Bardzo piękne i trafne określenia Pana Boga znajdujemy w Psalmie 18. Bóg to moc, opoka, twierdza, wybawiciel, skała, tarcza i obrona. Od wczesnego dzieciństwa wszyscy chyba byliśmy uczeni stawania w obronie słabszych, ludzi młodszych, bezbronnych. Zawsze, ilekroć to robimy, stajemy się podobni do Pana Boga, który jest naszym Ojcem. A jako Ojciec chce, byśmy byli do Niego podobni, byśmy byli tacy jak On, czyli byśmy byli mocą, opoką, twierdzą, skałą, tarczą, obroną. Przykładów stawania w obronie ludzi słabszych można dawać bardzo wiele, ale chciałbym jeden podpowiedzieć. To jest modlitwa za ludzi, którzy są zniewoleni jakimś grzechem. Często jest tak, że kiedy widzimy obok siebie jakiegoś człowieka, który naprawdę jest pogrążony w złu, to często go potępiamy. Mówimy, oj, z niego to już nic nie będzie. Natomiast podobieństwo do Pana Boga będzie polegało na tym, że stajemy w Jego obronie, że bronimy Go przed złem, a więc nie potępiamy, nie wywyższamy się ponad Niego i podejmujemy bardzo intensywną, gorliwą modlitwę o przemianę Jego serca. Wtedy my, tak jak Bóg, stajemy się dla tego człowieka tarczą, która broni go przed sprawiedliwą karą za grzechy.